Siema! Chciałbym, żeby mój klub Cebularz Lublin działał maksymalnie transparentnie, nie tak jak inne tego typu organizacje, że tam, wiecie, wszystko jest po cichu załatwiane, jak tam prezes sobie chce. Znaczy dobra, tutaj też będzie wszystko załatwiane tak, jak prezes sobie chce, ale będziecie informowani dokładnie co i jak. Więc pierwsze takie sprawozdanie z działalności klubu, opowiem ile osób się zapisało, jakie formalności zostały ogarnięte, kiedy i jakie będzie pierwsze szkolenie, pierwszy turniej, pierwsza integracja, klub Czeskomu, finanse klubowe i tak dalej. Wszystkiego się tutaj dowiecie. Więc tak, jeżeli chodzi o Discord, na moment, kiedy robiłem tę prezentację, mieliśmy na kanale 284 osoby. Więc naprawdę fajna społeczność na Discordzie klubowym się już wytworzyła. Fajnie tam zawodnicy się integrują, sobie pomagają, jak ktoś ma jakieś pytania, może zadać, reszta jak wie, to pomoże. Także spoko, bardzo fajnie ten Discord hula. Jeżeli chodzi o samo członkostwo w klubie, to członkostwo w klubie na ten moment zakupiło 317 osób. Duża część z tych osób no, nie jest zainteresowana samą działalnością w klubie, a głównie kursem debiutowym, który się dostaje zaraz po zapisaniu. No ale całość tej kwoty, czyli wszystko, co zawodnicy wydają, zakupując to członkostwo cebularzowe, no to idzie na konto klubu, więc fajnie, bo przy 300 osobach mamy już wszelkie koszty działalności klubu na rok 2024 ogarnięte, więc możemy sobie tutaj fajnie działać. No a to zaledwie, no jeszcze 2 tygodnie działalności klubu nie skończyły się, także super, no bo wiadomo, finanse to jest to, co większość klubów przed rozwojem blokuje, no i jak mamy poduszkę finansową, koszty ogarnięte, mamy też budżet, żeby na przykład trochę dołożyć do jakiejś imprezy, do organizacji jakiegoś turnieju, mamy też budżet, oczywiście będę tak się starał tym dysponować, żeby na koniec roku została nadwyżka, którą będziemy mieli zarezerwowaną na wystawienie drużyny, ponieważ w 2025 roku zgodnie z planem Cebularz Lublin będzie chciał wystawić drużynę juniorską. Jest to koszt około 15 tysięcy złotych, więc będę też chciał, żebyśmy mieli tę kwotę jakby zamrożoną, żeby nie było z tym problemów. Jeżeli chodzi o formalności, to formalności dopełniło 125 osób, czyli formalnie w Polskim Związku Szachowym w rubryce Cebularz Lublin figuruje 125 graczy. Najwyżej notowany zawodnik ma 1600 elo, najwyższa kategoria to pierwsza kategoria. Większość zawodników nie ma ani rankingu, ani kategorii, więc mam nadzieję, że ten stan rzeczy będą zmieniali. Członkostwo w Cebularzu Lublin zachęci ich, żeby się wybrać wreszcie na jakiś turniej. No wiadomo, jak to z tymi formalnościami. Każdy odkłada to na później, no bo to trzeba wydrukować formularz, wypełnić, wysłać mi na maila. Także myślę, że więcej osób się na to finalnie zdecyduje. No z tego co gadałem z klubowiczami, to po prostu wielu osobom się nie chce dopełnić tych formalności, ale myślę, że się zmobilizują, no bo naprawdę warto. Później jak będziemy organizowali jakieś turnieje, wyjazdy i tak dalej, to nie będzie to takie hop-siup, żeby na rachu-ciachu te formalności załatwić, więc lepiej to ogarnąć wcześniej. Tutaj grafika kursu zapomniałem przestawić. Dobrze, więc jakie koszty będzie na ten moment klub ponosił? 150 zł składka roczna do Polskiego Związku Szachowego, mało, będzie to rosło do 400 zł. Dla nowych klubów jest zniżka w Polskim Związku Szachowym, więc to już opłaciłem, żebyśmy mieli załatwione. 350 zł miesięcznie to będzie księgowość. No ja oczywiście księgowością nie będę się zajmował, także dobrze, żeby się tym zajmował ktoś, kto ogarnia. Rozejrzałem się, znalazłem biuro księgowe, które specjalizuje się właśnie w klubach sportowych, więc wydaje mi się, że to jest ok kwota.
Tym bardziej, że no, fajne porady mi tam sprzedają, jeżeli chodzi o różne tam pozyskiwanie środków z dofinansowań i tak dalej. Także myślę, że jest to ok kwota. No i też postanowiłem nawiązać stałą współpracę z prawnikiem. 600 zł miesięcznie, kurczę, no brzmi to jak duża kwota, prawda? Ale z drugiej strony stwierdziłem, że no jakieś błędy formalne no w dłuższej perspektywie będą kosztowały znacznie więcej, nie? Jest miesięczny okres wypowiedzenia, więc jak w którymś momencie stwierdzimy, że nie jest nam to do niczego potrzebne, no to na luzie można tę współpracę z prawnikiem rozwiązać. To jest prawnik, który właśnie się specjalizuje w klubach sportowych. Będzie sporo różnych regulaminów, umów do ogarnięcia, no bo umowa z trenerem, z sędziami na turnieje, jakiś regulamin zajęć grupowych i tak dalej. Więc dobrze, żeby profesjonalista się tym zajął. Wiadomo, że jak dobrze się współpraca układa, no to te umowy są zbędne, ale jak tam jakieś konflikty wynikną, no to wtedy dobrze, żeby umowa była solidna. Także wydaje mi się, że to jest wartościowa inwestycja. Jeżeli kiedyś stwierdzimy, że nie, no to na luzie można to zakończyć. Także myślę, że w porządku. No i teraz pytaliście o szkolenia. Oczywiście zgodnie z planem Cebularz Lublin ma w planach zorganizowanie 6 szkoleń i 6 turniejów w 2024 roku. Tak jak mówiłem, może być tego znacznie więcej, ale to jest takie minimum, do którego się zobowiązałem. No i oczywiście tak będzie. I pierwotnie chciałem poczekać, aż będziemy mieli gotową siedzibę klubu. O tym też jeszcze opowiem. No bo taka siedziba nam dużo spraw logistycznie ułatwia. No przede wszystkim nie trzeba płacić za wynajem jakiegoś tam lokalu, żeby na przykład szkolenie organizować. No ale tak stwierdziłem, że kurczę, no zejdzie się z tym jeszcze kilka miesięcy, no i później będziemy mieli mało czasu, żeby te eventy zorganizować, więc stwierdziłem, że trzeba wcześniej zacząć, żebyśmy się ze wszystkim wyrobili do końca roku. Więc pierwsze szkolenie będzie w lutym, oczywiście tego roku. Pani wiceprezeska Krysia szuka lokalu pod to szkolenie. Kilka fajnych ofert już znalazła, więc oczywiście pojadę, rozejrzę się, sprawdzę dostępność takiej sali, podpiszę umowę, no i wtedy wrzucę członkom klubu przede wszystkim ofertę na szkolenie. Będzie szkolenie na 20 osób. Wydaje mi się, że to jest taka liczba, przy której wszyscy będą w stanie z tego szkolenia skorzystać, no bo oczywiście można zrobić na 50 osób, no ale wtedy to bardziej będzie taki wykład i ciężko jakieś indywidualne podejście. Przy 20 osobach jest to jak najbardziej ok. Cena takiego szkolenia będzie to 400 zł, więc klubowicze mają 15% zniżki, więc dla członków klubu będzie to 340 zł. Będzie to 16 godzin treningu sobota i niedziela. Formuła, w jakiej widzę to szkolenie, będzie to szkolenie na temat narzędzi. No bo nie ma co się oszukiwać. Nie ma takiej fizycznej możliwości, że pojedziesz na 2 dni szkolenia, mając siłę gry na 3 kategorię i po tych 2 dniach już będziesz miał siłę gry na 2 kategorię. No coś takiego po prostu jest fizycznie niemożliwe. Natomiast ja mam taką wizję, że będzie to szkolenie, w którym no, ja będę trenerem i będę chciał klubowiczów nauczyć, w jaki sposób powinni samodzielnie trenować. Czyli tak, omówimy, w jaki sposób liczyć warianty, w jaki sposób najlepiej to trenować, jakie pytania dobrze sobie zadawać w trakcie partii, w jaki sposób przerabiać książki szachowe, w jaki sposób korzystać z chesscoma czy sejbla i tak dalej. Więc to będzie takie szkolenie. Ja mam taką wizję, że jest zawodnik początkujący, który chce się rozwijać szachowo, nie do końca wie, za co się wziąć, przyjeżdża na to szkolenie, dostaje cyk myk fik, wyjaśnienie, co i jak powinien robić, wraca do domu,
No i już wie samodzielnie, w jaki sposób najlepiej trenować. Bo wydaje mi się, że początkujący zawodnicy, których nie stać na wynajęcie prywatnego trenera, no to właśnie tak trochę się miotają, czyli nie bardzo wiedzą, co trenować, jak trenować, no i tak trochę tu, trochę tam, trochę siam, no i postępów z tego powodu brak. No oczywiście ja... No, w szachach spędziłem kilkanaście lat, wiem co i jak trenować, więc jestem w stanie to szybko wyjaśnić. No i wydaje mi się, że zawodnik uzbrojony w taką wiedzę, no to będzie w stanie później fajnie, szybko, samodzielnie robić postępy szachowe. Więc wydaje mi się, że inne szkolenia to są tak właśnie głupio robione, bo przykładowo są szkolenia z, nie wiem, tam granie końcówek ciężkofigurowych. No ale no to jest bez sensu, no to można sobie książkę przeczytać w tym temacie, no i będziesz wiedział co i jak, ale tego typu informacje, jak czytać odpowiednio książkę szachową, żeby tę wiedzę fajnie wchłonąć, no to czegoś takiego zazwyczaj trenerzy nie omawiają. Będzie też zorganizowany pierwszy turniej, dosyć wyjątkowy. Wpadłem na ten pomysł na streamie i bardzo mi się ten pomysł spodobał. No i faktycznie ten pomysł zrealizujemy. Turniej będzie pod koniec lutego bądź na początku marca. Wstępnie odpowiednią salę mam już na radarze. Muszę jeszcze pojechać, zobaczyć, no i sprawdzić dostępność terminów. Będą to mistrzostwa klubu, po prostu mistrzostwa cebularza Lublin w szachach klasycznych i pierwsza nagroda to będzie PlayStation 5. Kurczę, wkurza mnie, że na turniejach szachowych są strasznie dziadowe nagrody, nie? Jakieś tam plecaki, kurcze, czajniki, pucharki jakieś 10-centymetrowe, wiecie, takie po prostu dziadostwo. Mnie to zawsze za dzieciaka wkurzało, bo no wiadomo, ja nie byłem jakimś bogiem szachów nigdy, dalej nie jestem, ale to trochę różnych tam mistrzostw województwa, tego typu turnieje powygrywałem. No i kurde, jedziesz na turniej, tam ogrywasz jakichś silniejszych zawodników od ciebie i finalnie dostajesz 10-centymetrowy puchar i plecak, nie? Za dzieciaka to plecaków zawsze miałem kilkanaście na stanie, bo nie wiem, chyba były jakieś wyprzedaże na koniec września i po prostu organizatorzy turniejów kupowali te plecaki po przecenie i później były na turniejach jako nagrody. A tutaj takie PlayStation, kurde, wygrać na turnieju, no to będzie według mnie niezapomniane przeżycie. No i tutaj ważne, ta główna nagroda będzie tylko dla członków klubu, którzy są zgłoszeni w centralnym rejestrze. Nie chciałbym dopuścić do takiej sytuacji, że wiecie, przyjeżdża jakiś IM czy FM, no i tam ogrywa wszystkich, no i sobie zgarnia PlayStation. To taka wizja mi się oczywiście nie podoba. Chciałbym, żeby tę nagrodę zgarnął ktoś, kto faktycznie jest w klubie, formalnie jest zapisany w Polskim Związku Szachowym w centralnym rejestrze. I zobaczę, jak to będzie wyglądało. Oczywiście pierwszeństwo wstępu na turniej będą mieli członkowie klubu. No i zobaczymy. Może będzie tak, że wszystkie 100 miejsc zostanie wypełnione przez członków klubu. Jeżeli nie, no to wtedy wpuścimy też zawodników spoza klubu, ale będzie dla nich osobna klasyfikacja. Czyli będą nagrody dla członków Cebularza Lublin i osobnie gorsze nagrody dla nieczłonków Cebularza Lublin. I tak jak mówię, będzie decydował centralny rejestr. To tutaj jest bardzo ważne dla mnie. Dobrze, więc to wizja na turniej. Oczywiście będę informował i na Discordzie, i mailowo, i o szkoleniu, i o turnieju. Też mam w planach pierwszą integrację. Teraz mam dosyć ciężki okres, bo dużo turniejów będę komentował, ale w lutym, w jakiś piątek czy sobotę, będzie spotkanie w barze w Lublinie, żeby sobie po prostu na luzie pogadać, pograć w szachy, czyli tak jak była integracja przy Flying Atom czy Open,
Po prostu powiem, gdzie i kiedy chętni będą mogli przyjść, pograć ze mną w szachy, pograć ze sobą w szachy, pogadać. Także myślę, że będzie spoko. Też będę o tym oczywiście informował. Wiele osób pytało, czy wstawię gdzieś to logo klubu, bo chcieliby sobie na profilowe na Czeskowie ustawić, więc w zakładce socjale na Discordzie macie to logo klubu dostępne. Już widziałem, że wielu cebularzy sobie ustawiło na Czeskowie jako profilowe, także bardzo mi miło, że jest taka identyfikacja z klubem. Było też dużo pytań o klub cebularza Lublin na Czeskowie. Klub założyłem, będzie on dostępny tylko dla członków klubu. Weryfikacja tak na Discordzie, tak jak na Discordzie, będzie adresem e-mail, czyli będzie trzeba podać maila i administrator klubu będzie Was wpuszczał. Informacje o tym, jak się zapisać, pojawią się oczywiście i na Discordzie, i na mojej platformie, tak jak zgłaszaliście się do Discorda, podobnie będzie z klubem. Warto do tego klubu zapisać się zawczasu, ponieważ będziemy robili turnieje. No i jeżeli ja ogłoszę turniej i dzień przed turniejem nagle 100 osób się zgłosi, no to admin po prostu nie wyrobi, żeby to wszystko weryfikować, więc lepiej mieć to załatwione, zapisać się zawczasu. Turnieje będą raczej towarzyskie, te internetowe, ale kto wie, no może też jakieś nagrody ogarnę i też będą nagrody. Także głównie chodzi o integrację, ale też jakaś tam rywalizacja będzie. Siedziba to jest wizualizacja na ulicy Agatowej, zaraz przy wjeździe na Agatową od ulicy Granitowej. Bardzo elegancki budynek, nowoczesny, koło Stokrotki, fajna lokalizacja przy pętli autobusowej, obok Stokrotka, niedaleko Lidl, też blisko jest Galeria Orkana, więc przykładowo jak jakiś rodzic przywiezie dziecko na zajęcia szachowe, no to można w czasie jak dziecko ma zajęcia, to skoczyć na zakupy, albo jak dorosły przyjeżdża na zajęcia, to po zajęciach będzie mógł zakupy sobie ogarnąć i tak dalej. Także wydaje mi się, że bardzo spoko. Budowa jest już w końcowej fazie, niedługo ma być oddanie budynku, no i wtedy rozpoczynamy już remont stricte w lokalu. Mam przygotowany projekt, jeszcze parę tam szczegółów do dopracowania, wiadomo, znalezienie ekipy remontowej. No i siedziba klubu, myślę, nie będę się z tym śpieszył, nie? Zależy mi na tym, żeby to porządnie zostało wszystko zrobione, więc nie będę się śpieszył, więc myślę, że maj, czerwiec, wtedy siedziba będzie już gotowa do użytkowania, może wcześniej, no ale zobaczymy. Tutaj zdjęcie, jakie tam zrobiłem, no, możecie sobie podjechać, zobaczyć, jak ktoś z Lublina i ma ochotę, no oczywiście ogrodzone jest to i tak dalej, no ale budynek już stoi i tam prace cały czas trwają. Mam bardzo duże zaufanie do tej budowy, ponieważ w tym budynku siedzibę będzie miał też deweloper, który buduje ten budynek. No więc wiadomo, że jak budują dla siebie, no to raczej porządniej będzie zrobione, niż jakby budowali dla kogoś. Także wydaje mi się, że spoko. To tyle, jeżeli chodzi o siedzibę. Mam też w planie zakup sprzętu. Do tej pory, jeżeli chodzi o turnieje szachowe, no to polegaliśmy na wypożyczonym sprzęcie. To jest oczywiście duży problem logistyczny, no i też kosztowy, no bo na przykład jak sprzęt miałem z Jastrzębia Zdroju, to jest tam 400 km, to spakowanie, przewiezienie, później odwiezienie tego, no to jest duży problem, kilka dni straconych, no i też wiadomo paliwo, więc dobrze będzie, żebyśmy mieli swój sprzęt i to będzie bardzo, bardzo solidny sprzęt, ponieważ o tutaj szachownica elegancka, drewniana, faktycznie sporo kosztuje tego rodzaju sprzęt, ale no to po prostu się nie psuje. No nie ma co tutaj się zepsuć.
Tę szachownicę kupiłem tam, nie wiem, 6 lat temu. No, poza tym, że tam gdzieś zarysowałem, no to wszystko elegancko. Tak samo figury i zegary DGT 2010. Według mnie to jest optymalny wybór. One też są praktycznie niezniszczalne. No chyba, że gdzieś tam z dużej wysokości się je upuści, ale od samego nawet mocnego uderzania to one się nie psują. Także bardzo spoko. No wiadomo, koszt jest duży, no bo porządny sprzęt, ale w długim terminie to jest spoko, bo 50 lat ten sprzęt posłuży, nie? Wiem, że niektóre kluby tak tną koszty sprzętu, kupując papierowe czy tekturowe te szachownice, no ale to za 2-3 lata trzeba wymieniać, bo to się wyciera, gnie i tak dalej, więc to jest według mnie bez sensu. Chciałbym, żeby w klubie wszystko było porządnie, więc sprzęt też będzie porządny. Ja oczywiście mam dobrą relację z szachowo.pl. Nawiasem mówiąc, Dawid szachuje, macie kod zniżkowy na 10% tam. Także wynegocjowałem dobrą cenę za ten sprzęt. Także myślę, że spoko. Ja to tak nawiasem mówiąc, wezmę na siebie ten koszt, jak przyjdzie mi zwrot VAT-u za siedzibę, to akurat będzie na remont i właśnie na zakup sprzętu. Stan finansowy klubu na koniec grudnia, no dużo się tutaj nie działo. 5000 zł ode mnie wjechało, tak jak się umawialiśmy, to jest nadwyżka z Flying Catom Chess Open. No tam faktycznie jeszcze mnie zgolił Lubelski Związek Szachowy na 1500 zł przy tym turnieju, no ale stwierdziłem, że dobra, no słowo się rzekło, że ma być 5000, to już będzie to 5000. 8400 składki członkowskie, 70 osób się zapisało, 31 grudnia uruchomiłem zapisy i od razu 70 osób się zapisało, także ta kasa też już znajduje się na koncie klubowym. 976,50 koszt księgowości, nie miałem świadomości, ale trzeba wszystkie te miesiące ogarnąć, odkąd formalnie stowarzyszenie zostało założone. Mimo że w tym stowarzyszeniu no jeszcze nic się nie działo, no bo czekaliśmy, aż nas zapiszą do Polskiego Związku Szachowego. No tutaj też trochę zniżki wynegocjowałem, ale no jednak trzeba zapłacić. No i 150 zł składka roczna. Także stan finansowy klubu jest na ten moment bardzo dobry. Żadnych większych kosztów nie było. Koszulki, klubki, kubki, bardzo dużo pytań o to było. Ogólnie mam firmę, gdzie już zamawiałem koszulki i kubki i jakościowo one są świetne. No niektóre kubki mam tam od 6 lat, co tam z przyspieszonym smokiem zamawiałem. Więc z jakości jestem bardzo zadowolony, no ale też cena bardzo wysoka, no bo tam kubki, co na Flying Catom zamawiałem, no to już tam po 20 kilka złotych były sztuka, więc no to się robi duży koszt, więc na ten moment no po prostu zamawiamy z różnych firm, będziemy testowali w zmywarce, w pralce, żeby jakiegoś bubla nie kupić. No zobaczymy, no jak się nie znajdzie nic sensownego w niższej cenie, no to trudno, będzie w tej wyższej cenie. Najważniejsze, żeby jakość była odpowiednia. Jeżeli chodzi o koszulki, najpewniej zrobimy to tak, że na przykład przez 3 miesiące będą zapisy, będzie można się zapisać właśnie na koszulkę, no i powiedzmy, że tam 150 osób się zapisze, 150 koszulek zamówimy, wyślemy wszystkim i tyle, no bo wiadomo, z takimi kwestiami no to jest największym problem magazynowanie, nie ma gdzie tego magazynować, więc na tej zasadzie to rozegramy. Albo też będzie to po prostu jako upominki na turniejach rozdawane, no to jeszcze do przemyślenia, no najpierw trzeba odpowiedniego producenta znaleźć. Jeżeli chodzi o trenera, no próbowałem tutaj namówić Marcina Molendę oczywiście, na działalność w klubie jako trener, no ale Marcin ma tam inne plany, więc niestety negocjacje się tutaj nie powiodły. Przygotowałem ofertę, opublikowałem ją wstępnie w moich social mediach, tam rozpytuję różnych trenerów, których kojarzę, że fajnie działają. No ciężko jest ściągnąć kogoś do Lublina, wiadomo.
No ale myślę, że ktoś sensowny się znajdzie. Nie śpieszę się z tym. Przede wszystkim zależy mi, żeby odpowiednią osobę na to stanowisko znaleźć. Myślę, że warunki finansowe całkiem atrakcyjne klub jest w stanie zaoferować. No i chciałbym, żeby tak w pełnej skali te zajęcia grupowe i na żywo, na miejscu i online wystartowały we wrześniu 2024, czyli z nowym rokiem szkolnym. Być może wystartują wcześniej, no ale to zależy, jak tam ten proces szukania trenera szachowego wyjdzie. No, trener szachowy to jest druga najważniejsza osoba w klubie, na której opiera się duża część działalności, więc zależy mi, żeby to była odpowiednia osoba. No i teraz dalej, szukamy oczywiście też sędziów do współpracy. Klub chce organizować dużo turniejów, więc do tego sędziowie są potrzebni. Ja mam uprawnienia sędziowskie, ale na najniższym poziomie, więc coś tam mogę sędziować, no ale wiadomo, jak tam większa impreza, to ja raczej zajmuję się sprawami organizacyjnymi, więc też tutaj za sędziami odpowiednimi się rozglądam. Jeżeli jesteś trenerem szachowym albo sędzią szachowym, to no i chcesz oczywiście jakąś współpracę nawiązać z klubem, no to na cebularzlublinszachy@gmail.com możesz napisać, no i oczywiście wszelkie kandydatury będą rozważane, no i będę chciał wybrać optymalną dla rozwoju klubu. Więc to tyle, jeżeli chodzi na ten moment. Mam nadzieję, że tutaj wszystko wyjaśniłem, co i jak. Było zebranie klubu na żywo, na streamie, więc można było zadawać pytania. Czy tego typu sprawozdania będą co miesiąc, to nie wiem. Postaram się, żeby były, no ale to wszystko zależy od tego, ile będę miał dostępnego czasu, ale na pewno będę się starał Was informować, co i jak i dlaczego się w klubie dzieje. Także, jeżeli chciałbyś się zapisać, to dawidszachuje.pl/klub. No i oczywiście zapraszam do cebularza. Także, pa pa!